Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie, moi drodzy, w Gothiku. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę tutaj próbował. Nie, to mogę spróbować jeszcze raz wejść tutaj do góry, tak jak było poprzednio, tylko że nie wydaje mi się, że tutaj coś było. Czy cały czas są tam niby te kamienie, ale nie mam pojęcia, jak tutaj wejść dokładnie. Przy okazji skończyliśmy ostatnio na rozmowie o... Znaczy ja skończyłem rozmawiać z wami, znaczy skończyłem rozmawiając z wami o Hiszpanii i Portugalii i podejściu do YouTube'a. I jeszcze możemy to kontynuować, bo czemu by nie? Ponieważ no, skoro już zacząłem, to może to dokończę. Znaczy wiem, że zacząłem w poprzednim odcinku, no ale cóż, jak ktoś ogląda cały gameplay, to i tak będzie wiedział. Przynajmniej jeśli ogląda do końca, jeśli nie, no to po prostu niech to pominie i tyle. Okej, okay, niestety musiałem tą pochodnię wyrzucić, trudno, szkoda. Wolałbym tutaj posiedzieć do rana, w sensie wolałbym, żeby to było, żeby tutaj chodzić rano, bo było to, by to po prostu bezpieczniejsze. Kropica się chyba teraz wypływała. Ewidentnie, dobra. O, udało się. Przechodząc dalej do tego, co chciałem mówić. Bo zgubiłem teraz wątek. Aha, Portugalia i Hiszpania. Po prostu jedni z większych youtuberów, prawie że najwięksi na świecie. O cholera. Właśnie dopiero teraz zauważyłem, co się tutaj dzieje. Nie zwróciłem uwagi wcześniej na tego zębacza, przepraszam. Zaczynamy w takim razie od początku wszystko, no ale dobra. Trudno, tą minutkę, półtorej minutki mi chyba wybaczycie. Po prostu jedni z największych youtuberów, bo je, znaczy no prawie że najwięksi, powiedziałbym. Wręcz, bo cały czas sobie przerywam i wiecie, i to tak wychodzi cały czas to zdanie. Są to właśnie youtuberzy, którzy pochodzą właśnie z tamtej okolicy. Znaczy ja nie mówię tutaj o anglojęzycznych, mówię o pozostałych. Chociaż i tak, chyba niektórzy anglojęzyczni mają po kilkadziesiąt milionów. Przepraszam, nie anglojęzyczni, tylko właśnie Hiszpanii i Portugalczycy. Mają po kilkadziesiąt milionów subskrypcji, to też jest szokujące. Tam jest naprawdę łatwo się wybić, łatwo wejść w tego YouTube'a, tylko też coś czuję, że te zarobki są dużo niższe, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy, jeśli w ogóle są jakieś, bo to różnie bywa. Nic tu nie ma. Wraz z krwiopicy wszystko wziąłem, w takim razie quick save jeszcze raz i przejdźmy do tego smoczego zębarza, bo szczerze mówiąc go nie zauważyłem wcześniej. To był mój błąd, bardzo duży zresztą. Bo ten, znaczy te smocze zębacze chyba są tak samo mocne jak te prychające. Kurde, ładnie jak spleci z nich. To mnie strasznie zadowala. Okej, paladyn. Miał taką jakąś runę, chyba światła. Teraz zobaczę, czy mogę jej użyć, bo jeśli tak, to by była bardzo spoko. Przydałaby się nam. W ogóle tutaj znalazłem właśnie, o, tą runę teleportacji, to jest bardzo spoko. Tych run chyba wcześniej w ogóle tutaj nie było. Święty płomień. To jest chyba światło po prostu. Ja. Tylko, że gówno mi ono daje, szczerze mówiąc. Mało mi co ono oświetla. Już wolę pochodnie, szczerze mówiąc, tego. Przecież mi weszła mi notyfikacja, znaczy notification, powiadomienie z YouTube'a. Mi teraz leży tutaj w rogu, u was tego oczywiście nie widać, a mi to przeszkadza. Znaczy to nie, żeby to był pierwszy raz, bo to już któryś z rzędu. Światło za mną tak strasznie dziwnie leci, widzicie? Tak klatkuje je. Też jest chyba wina po prostu FPS fixa i chyba też FPS fixa tutaj wrzucałem do tej gry. Ale też pewnie specyfikacji, w sensie zbyt nowy system. To jest też śmieszna rzecz w ogóle a propos gier. Że niektóre gry stare nie mogą, znaczy nie mogą, nie tyle może nie mogą, co raczej mają problemy z chodzeniem na nowszych systemach. To jest bardzo ciekawa sprawa. Cóż tu jest, bandyta? Raczej nie. Jergan, kim jesteś? Czemu tu tak stoisz? Przychodzę z zamku. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych. Nie kojarzę tego gościa, sprawdził teren. Zupełnie. Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie udało. No i nic dziwnego. Jeśli jednak komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. Możesz mi pomóc dostać się Popytajmy do zamku? Go parę rzeczy ogólnie. Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Jak mogę dostać się do zamku? Po pierwsze zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, może będziesz mieć jakieś szanse na powrót. Trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia.
Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko jak zdołasz, a potem biegnij ile ci się uda. Skradanie, chyba nie ma. Jeżeli jesteś dostatecznie szybki, to może ci się udać. Co powinienem wiedzieć o tej okolicy? Wracaj skąd przyszedłeś, jeśli ci życie miłe. To zielonoskórzy już od kilku tygodni oblegają zamek, a smoki gdzieś się ukrywają. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. Dobra. To jest wszystko, co mógł nam powiedzieć. Znaczy wiem, że troszkę zmarnowałem czas niepotrzebnie, ale trudno. Przejdźmy natomiast teraz do przodu gdzieś tutaj, bo kurczę, nie jestem pewien, znaczy nie mam pojęcia, co tutaj dokładnie było i gdzie. Więc wiecie co, najpierw się tutaj trochę porozglądam, bo porozwalam może te zębacze jakieś tutaj, które się kryją po okolicy. Zawsze jest tak, prawda, i będzie można to jakoś potem wydać na inne upgrade'y, które nam się mogą przydać, kto wie. A tymczasem przejdźmy tutaj na przykład też. Kiedyś były tutaj ścierwojady, teraz są zębacze. Fuck. Może zębacz. Fuck. Ja go nie zauważyłem. Muszę to przyznać. Jego akurat zupełnie nie widziałem tutaj. Nie wiem skąd on się wziął dokładnie. Będę musiał z tym uważać w takim razie. Wiecie co? Jeszcze sobie wypiję. Żeby mieć na tym mięsem. A ono strasznie dużo zabiera, a strasznie mało daje. Musiałbym się tym leczyć zupełnie poza kamerą, a to nie wiem, czy to ma w ogóle sens. Znaczy, mógłbym, ale to tak bardziej pomiędzy, wiecie, odcinkami na przykład, że o, mam pół HP, to sobie dokończę i sobie zasejwuję i od tego zaczniemy następny odcinek, no ale... Bo zobaczcie, no nie ma sensu pół minuty chyba zmarnować, znaczy może nawet nie pół minuty, ale mimo wszystko no choćby 15 sekund na głupie leczenie, prawda? Dobra, zabity. A tam jest ten prychający, dobra, widzę, znaczy prychający jest, będę teraz na smoczy zębacze mówił prychający. Czy przez tą misję jedną. Okej, okay, pięknie, na razie obrażenie zadane dodatkowe. Super. Teraz ale się nie udało reszty. Znaczy, wiecie, to nie jest tak, że ten przeciwnik jest trudny. Z nim się pewnie da łatwo walczyć. Tylko, że tak jak wiecie, no ja nie znam tych wszystkich sztuczek na to. Ja po prostu będę z nimi walczył po swojemu. Właśnie, zobaczcie, ile mi zadał jednym ciosem. Skąd on w ogóle mi tyle zadał? Wydawało mi się, że on mi po pół HP maksymalnie zjada jednym ciosem, a zjadł mi znacznie więcej. Jeszcze raz. Chyba, że tam mi gdzieś zadał dwa ciosy. Cholera, czemu mi teraz zupełnie nie chodzą właśnie te runy? Okej, udało się jakimś cudem, ledwo dosłownie. Tego smoczego zębacza załatwić. Jakaś masakra totalna, no zobaczcie jak mi szybko topnieją mikstury od razu. Znaczy wiem, że teoretycznie musiałbym ich pić. Mógłbym na przykład gdzieś znaleźć sobie miejsce, gdzie się mogę przespać, ale to jest problem właśnie też z tym. W ogóle jak będziemy już w zamku, to będę musiał sobie ogarnąć jakąś tam taktykę, żeby trochę orków powybijać. Bo będę chciał mieć, wiecie, w miarę... Och, chwasty. Nic nie warte, ale warto zebrać, bo czemu by nie? Wszystko nam się może przydać, nawet chwasty. Oczywiście żartem. Natomiast będę musiał sobie ogarnąć taktykę trochę, jak tam sobie oczyścić trochę bardziej, powiedzmy, wyjście z tamtego miejsca. Zapiszmy jeszcze raz. Za dużo quicksave'uję, wiem o tym. Powinienem sobie skończyć zapisy normalnie. Bo quicksave'y nie są do końca aż tak dobre. Wiadomo, może się wywalić, albo mogę sobie zrobić dead save'a i tyle. I będzie potem problem. Dobra, zapiszmy. Save 89. Żeby po prostu mieć jakikolwiek taki, wiecie, co jakiś czas chociaż te save'y. Znaczy wiem, że ja zapisuję co 2-3 odcinki, no ale cóż. Ale jest jeden z zaginionych, widzę. Ten, o właśnie, a propos niego też będzie misja, no ale proszę bardzo, teraz mamy misję załatwioną. Myk. Dobra. Zwykłe zębacze tutaj są na szczęście. Myk. Chciałbym, żeby ci panowie zębacze już przestali te mnie denerwować. Och, dobra. A dlaczego w ogóle chcę sobie tam oczyścić pewnie, bo część zastanawia, dlaczego będę chciał sobie oczyścić tamto miejsce z orków. Mianowicie, o cholera. Nieważne. Dlaczego będę chciał sobie tamto miejsce oczyścić z orków jakimś tam sposobem? Dlatego, że jest to po prostu, uważam, potrzebne, bo potem będę mógł łatwiej wychodzić, łatwiej uciekać stamtąd. Dobra, zostawił mnie. Będę mógł tam łatwiej po prostu uciekać, wychodzić, bo potem, no jak się spodziewać, nie będziemy mieli przecież zbyt wielu misji w zamku.
jest oblężony. No, czy mają mi przede wszystkim zapłacić? Tam się kończą też zapasy. No, jak słyszeliście, kilka tygodni byli oni odcięci. Są oni odcięci już od świata. Więc uważam, że no, to jest chyba logiczne, iż po prostu nie mają w tym momencie za bardzo czym ani zapłacić, ani nie mają sami już co jeść pewnie. No dobra. Topielec kolejny. Zacznie słabo naprawdę z tym światłem i w ogóle z tym wszystkim tutaj aktualnie. Jest. Ale może damy radę jakoś tutaj to zrobić. Czy tam coś jest? Chyba niespecjalnie. Czy zastanawiam się nad tym, czy by tam po prostu nie spróbować pójść. Czy wiecie co? Przepraszam, jeśli słuchaj to bardzo, ale psy znowu zaczęły szczekać na dworze z jakiegoś powodu. Teraz audio to usłyszałem, znaczy nie zwracałem na to uwagi po prostu, ale... Wiecie, bo jak się samemu gada, to tak bardzo się nie zwraca uwagi na tło, aż, ale... Nie wiem, co te psy. Trafiły dwa na siebie, nie wiem, czy je właściwie wypuścili i zaczęły na siebie szczekać, no. Irytujące strasznie. A niestety okna nie zamknę, bo jest za gorąco. Nie byłoby mi po prostu za gorąco w mieszkaniu. Patrzę, tutaj są jeszcze jakieś tam pierdoły, topielce i krwiopijce, więc myślę, że raczej sobie z nimi też poradzimy. Bez większych problemów. Mek, mek. Mek. Proszę bardzo, i jeszcze jedna. Super. Nic tu nie ma. Okej. Okay. Jeszcze z tej. Jeszcze tej jednej leży, okej. Okay. Dobra, znaczy wiem, nie patrzę, mnie to zbieram, bo potem powiecie mi, że po co to zbierasz w ogóle. No ale, kurczę, wiecie. Jakby to powiedzieć tak delikatnie. Chaś się przyda. Bardzo nawet. Bo jest, przypomina mi się, jak tutaj na Oliwierze właśnie Robin to robił. Jezus, jaki on tutaj miał problemy. Znowu nawiązuję do Robina, taka poprzedniego odcinka też, bo też o nim była wspominka. Mam nadzieję, że po prostu nie ogląda tego odcinka ktoś tak totalnie przypadkowo i jest wyrwany z kontekstu. Ja lubię po prostu nawiązywać do poprzednich odcinków, przecież odcinków z innych gameplayów. Jeśli komuś to przeszkadza, to niestety nie jest to moja wina. I mało mnie to w sumie obchodzi. Ja to po prostu robię w ten sposób, bo no skoro już jest coś na kanale, to niech się przydaje na coś chociaż. I przy okazji może wypromuję jakiś tam inny gameplay. A wracając do Robina. Kurczę, strasznie dużo tych ścierwojadów tutaj. O, level up nawet złapałem jeszcze dzięki temu. No i istne pobojowisko tutaj zrobiłem teraz. Tam są jeszcze kolejne potworki, jakieś pierdoły. Ja widziałem właśnie zwój i na nim mi tutaj najbardziej zależało. Nic tu nie ma. Patrzcie, teraz będzie trochę spamu ze strony Beziego, bo ja tutaj muszę przeszukiwać te ścierwojady. Wiem, że teoretycznie niepotrzebnie to robię, nie muszę i w ogóle, ale no, ja mam tą duszę zbieracza. Ja mówiłem już o tym przy okazji Wiedźmina też chociażby. Nic tu nie ma. Czego plądrować. Już wszystko na pewno zebrałem? Nic czego plądrować. No właśnie, nie wszystko. Tam coś jeszcze jest, czy już nie? Chyba raczej nie. Tam coś widzę. Smoczy zębacz, okej. Okay. Tak, save. Pierwsza rzecz, druga rzecz. Healing. Przecież rzecz to będzie atak. Wracając do Robina, on tutaj miał, pamiętam, ogromne problemy na Liwierze. A Liwier, podkreślę, że on jest kilkanaście razy chyba nawet... O, dobra, tutaj są nawet dwa czy więcej smoczych zębaczy, to nie chce się z nim bić. On miał ogromny problem na Liwierze tutaj, jak dobrze pamiętam, dużo się bawił z tym. Ale Liwier przede wszystkim chce podkreślić, że on jest wielokrotnie cięższy niż zwykły gothic, tak więc no tutaj nie ma nic dziwnego, że ktoś miał problemy na modzie, który jest trudny. A tak dla porównania, no właśnie ja mam problemy nawet na najłatwiejszym, powiedzmy, poziomie trudności, czyli na podstawowym gothiku. No i nie wiem w sumie, czy mam jakiś ustawiony poziom trudności taki konkretny. Tutaj oczywiście, jak coś, to jest mur przez orku wybudowany wokół tego wszystkiego. Tutaj w ogóle można też sobie troszkę poekspić w tych lasach, no ale widzicie, no tego ekspa wcale nie będzie jakoś ultra dużo. Już teraz na tym poziomie, na którym jesteśmy. Chociaż może, wiecie, dla ekspa i się zbierze na level up coś. Jeszcze oczywiście na krwiopijca musimy tutaj powkurzać. To nie są jakieś ultra trudne potwory, no nie ma co się oszukiwać. Kolejny quick save. Ale można tutaj trochę polatać, może coś znajdziemy ciekawego nawet. Ja szczerze mówiąc, tak jak mówię, nigdy w Górniczej Dolinie też nie przeszukiwałem tej okolic. Bardziej. Oho, orkowie się nam już rzucają, to ja podziękuję raczej. Naprawdę bardzo podziękuję za taką przyjemność.
O tyle, o ile wargi i wilki też dla mnie nie jest problem. Tak, orkowie to już jest problem. Nawet większy niż mniejszy. Jak widać zresztą. Teraz trzeba uciekać jak najszybciej. Cholera. Dobra, ci mnie zostawili. A w ogóle też na Liwierze jeszcze chcę to podkreślić, bo o tym prawie bym zapomniał. Albo nawet może zapomniałem. Tak, bo nie powiedziałem tego na pewno. Bo wiesz co, najpierw się sobie poradzę z tymi wilkami i zaraz będę kontynuował moją wypowiedź. Nie chcę, żeby mi tutaj wszystko zabijało. Na Liwierze jeszcze mają potwory znacznie zwiększony. Niczego tu nie znajdę. Znacznie zwiększone pole, wiecie, tego wykrywania przeciwników, tak? Więc sobie wyobraźcie, jak tam musi być przewalone, nie? Ja się tego mówię, że on miał po prostu ogromne problemy z tym. Tam są jeszcze zresztą ograniczone jeszcze bardziej zasoby. Jest coś takiego chyba jak wytrzymałość, coś takiego było chyba. Nie jestem pewien, teraz wybaczcie, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie pamiętam po prostu. Ale jest to przewalony mod. I nigdy na nim nie chcę grać, nigdy. Bo ja wiem, że ja sobie wyobrażam to 10 godzin po prostu próby wejścia gdziekolwiek. Albo próby zrobienia czegokolwiek, tym bardziej, że tak jak mówię, no jak są ograniczone zasoby, to znacznie, to... I co, nie pamiętam, gdzie to jest wejście dokładnie. To ja będę miał, ja bym miał jeszcze większe problemy, a jak już teraz mi zajmuje na przykład jeden odcinek no długo i niewiele w nim robię, to wyobraźcie sobie, co by było tam. My byśmy przez cały odcinek próbowali wejść do jednego miejsca po prostu i tyle. Okej, okay. dobra, uciekamy. To jest ten taran oczywiście. Właśnie dlatego mówię, że chciałem sobie tutaj oczyścić tę okolicę. Tutaj jest taran? Tak, tutaj jest taran. Okej, to się już prześpimy. Ja sobie oczywiście się wyleczyłem tylko po to, żeby móc tutaj skoczyć jakby bez problemu. Przecież mogłem tak naprawdę tego nawet nie robić. Bym sobie zaoszczędził mikstury. A i pierwsza rzecz, gadamy z udarem. Miałeś cholerne szczęście, kiedy przyszedłeś. Dobrze, że nie dostał udaru. Prawie cię zastrzeliłem. To długo siedzi już na słońcu. W takim razie powinienem się cieszyć, że masz taki bystry wzrok. Oszczędzaj oddech. Porozmawiaj z Sengratem, jeśli czegoś chcesz. Zobaczcie, no, nawet się nie zapytają, kim jestem i tak dalej. Wiedziałem, że komuś się uda. Ten głos jest w ogóle całkiem śmieszny. Czy wy was zaprzełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Nie, wasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garond na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku, chronionym przez dwóch strażników. Czy gdzieś tu można uzupełnić zapasy? Wydawaniem broni zajmuje się Tandor. Pozostałe sprawy to działka ochmistrza Engora. A magiczne przedmioty? Mamy trochę magicznych zwojów. Jeśli będziesz chciał kilka z nich, zgłoś się do mnie. To mogę się już zgłosić, bo zapytam chętnie. Kto mógłby mnie tu czegoś nauczyć? Pomów z Kerolotem. To on trenuje chłopców w walce mieczem, może i ciebie czegoś nauczy. Okej, okay, spoko. Pokaż mi, co tam masz. Tego zacznijmy. Przyzwanie wilka. To się może przydać, to nie kosztuje nawet dużo. Ten... Błyskawica, bryła lodu, kurczę, no nie specjalnie. Czym się różni ta błyskawica? A, dobra, to po prostu większe obrażenia. Ja wymaga tyle samo many, to jest w ogóle śmieszne. No i kosztuje oczywiście dwa razy więcej, no ale cóż. No i pięć wichru. To jest pewnie to samo, co ta wodna pięść. Dobra, mniejsza. Ogniste ziele. A raczej mi to nie będzie obchodziło już tutaj nic, co on ma. Bo przechodzimy, pogadajmy po prostu z ludźmi, to jest rycerz. Tam jest chyba zbrojownia, tam wcześniej była oczywiście kuźnia, jak kojarzycie. W gotiku pierwszym. Szkodzisz ludzi? Tak, jeśli będziemy musieli odeprzeć atak orków lub nawet gorzej smoków, to przyda się każda pomoc. Okej, czy możesz mi też czegoś nauczyć? Pewnie. Wyszkolę każdego dobrego. Zapytaj rycerza ta... A możesz mnie nauczyć broń dwuręki. Cholera, nie chcę dwuręki. Kurczę, byłoby fajnie, ale no. Wiecie, o co mi chodzi. To jest zwykły knecht. To nie jest imię, żeby nie było, to jest po prostu knecht. Udało ci się przedostać przez przełęcz? Zobaczcie, gdzieś tam te opary, one zaczęły wirować w pewnym momencie. No, wirują. Wiem, jak tam jest. Gdzie jest z tymi oparami? Chodzi mi oczywiście o te opary tam. Masz jakąś broń? Jeśli potrzebujesz dobrej broni, to świetnie trafiłeś. Gdzie jest z tymi oparami? Ja się serio pytam. Co mi się odwala? Co stało z twoim oddziałem? Co się stało z oddziałem? Czy z oddziałem? Prowadziliśmy zwiad w terenie. Chcieliśmy przedostać się na wybrzeże. Nasz obóz rozbiliśmy w jaskini.
Było już późno, kiedy pojawili się orkowie. Zeszli po stoku jak lawina, oświetlając sobie drogę pochodniami i waląc w bębny. Próbowaliśmy uciekać, ale udało się tylko mnie. Wkrótce po tym wydarzeniu orkowie otoczyli się wielką palisadą. My zaś wycofaliśmy się do zamku. Okej, pokaż mi swoje towary. Oczywiście wszystko, co mnie nie interesuje. W ogóle połowa rzeczy, połowa z tych rzeczy, które on ma, to już... ja miałem te rzeczy i je sprzedałem. Sympatyziele, amulet magicznego pancerza. To jest nie najgorsze. Nawet lepsze niż to, co ja mam. Przed bronią, magią, strzałami, ogniem. To mnie kusi, powiem szczerze, i to kupię. I sprzedam ten swój amulet, który mam. Bo naprawdę ten jest, on tylko dwa od broni zmniejsza, ale całą resztę zwiększa, więc to jest bardzo spoko i chciałbym to założyć. Gdzie jest amulet? Gdzie? Czekajcie, bo ja gdzieś pominąłem te amulety. A tutaj są, okej, zapomniałem, że ich już teraz mam tak mało. Wybaczcie. Myk. I pamiętam, Dorze, proszę, niech mnie pan tutaj wspomoże troszkę pieniędzmi. Ale strasznie tanie to się sprzedaje. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Tutaj mam jeszcze oczywiście te bloki dwuręczne, które się już nauczyłem, więc też mogę sprzedać. Mam pełno skór, ale one... No zobaczcie, ile za nie od niego dostałem. To jest śmieszne, po prostu śmieszna kwota. A tytonie, no resztę już rzeczy wziąłem, więc mam tylko te 7000 z groszem. A, dobra, no zobaczymy, co potem będzie z tym. Wiadro wody, jakieś pierdoły, to jest oczywiście ten były zakon magów ognia. I oczy to jest ta kapliczka, nie ma kapliczki, a tam coś leży. To jest? To jest jakaś kubka kości? Czy ognisko? Wygląda jak ognisko, ale połączone z orkiem po prostu, z jakiegoś powodu. Tak dziwnie mi się kojarzy. No nieważne, bo ja mam ostatnio jakieś takie dziwne skojarzenia. Tego nie da się otworzyć, a to? Okej, szybko poszło. Aha, świetnie. Dużo tutaj rzeczywiście nie było. No zapasy, ile mają, tyle pewnie dali. Czemu za daleko? Ale czemu się tego w ogóle nie da otworzyć? Tego nie rozumiem. Ciekawe, no ja bym to normalnie po prostu zrobił dźwignię i mieczem próbował otworzyć. Weźmy ich na tyle. Zresztą, choćby nie wiem, jaka to była skrzynia i jak bardzo się tam nie zapiekło. Może nie tyle spojenie, ale otwarcie, tak? Nic by się z tym nie stało. Kogo ja widzę? To nasz chciałem bohater dokończyć za bariery. Dopiero pogadać z Miltenem. Miło cię znowu widzieć, Miltenie. A ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do klasztoru magów ognia. Ale gdy paladyni postanowili zejść do doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Dlatego najwyższa rada wysłała mnie tutaj jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. Pamiętasz jeszcze Gorna, Diega i Lestera? Jasne, że ich pamiętam, no. Oczywiście, że ich pamiętam. Ciężko ich nie pamiętać, Diego przede wszystkim. Nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladynów. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz podziela. Czy możemy mu powiedzieć? Spotkałem Lestera. No właśnie. Jest u Xardasa. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Cóż, nie mam dla ciebie żadnych dobrych wieści. Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, Nainosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym właśnie szczęściu. Właśnie a propos tego, że Bezi robi i dobro i zło, prawda? Mamy tutaj dobry dowód na to. Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy? Ani bryłki! Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Dobra, spoko. Gdzie są teraz Gorn i Diego? Cóż, Gorn siedzi w tutejszym lochu za stawianie oporu paladynom.
Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z paladynem imieniem Parsival. To on dobierał ludzi. Okej. Okay. Czym się tutaj zajmujesz, się tutaj zapytajmy, zajmujesz? Zanim zaczniemy dalej? Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi chyba jeszcze poczekać. To wcale nie tak, że on ma tutaj lampę z rudy, prawda? Wydaje mi się, że to jest lampa z rudy. To, co koło niego świeci. Chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garant zaznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Jasne, dobra. Na tym zakończmy. Jeszcze tutaj mamy regał na książki. Możemy sprawdzić, czy możemy dostaniemy jakiegoś expa albo coś. A to jest Milton od razu, jego zapiski. Też kurczę, szkoda, że to strasznie wykorzystali, moim zdaniem, Piranha Bytes strasznie wykorzystało tutaj potencjału tych stojaków na książki. Czy tych półek na książki, czy jakkolwiek inaczej to jeszcze nazwiecie. Tutaj mamy oczywiście jakieś pierdoły. Raczej z rzeczy tutaj nie znajdziemy specjalnie. To jest jeszcze jakaś runa. Chyba teleportacyjna do zamku samego w sobie. Zobaczmy, Koristo, tutaj są zapisy Koristo. Niestety. Chwilę przed śmiercią chyba zapisane. Ja sobie zapiszę teraz też. Bo się boję, że zaraz moje wytrychy tutaj poumierają. Okej, okay, no zdecydowanie warto było, więc wiecie, dla jednego wytrychu też warto wczytać czasem, mimo wszystko, jakkolwiek to głupie nie brzmi. A, dobra. Dobra, załatwione, myk. I w sumie teraz by się przydało pójść jeszcze na dół do tego drugiego miejsca i zobaczyć, czy możemy się tam przespać, bo by się w sumie naprawdę przydało nam to. To jest strasznie po prostu brak tutaj miejsca jakiegoś sensownego, a tutaj też nie ma, kurczę, żadnego. Niedobrze. Nie ma żadnego łóżka. To teraz pewnie sobie znajdziemy inne. No musi gdzieś tutaj być łóżko bez jaj. Wydawało mi się, że słyszałem jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem skąd. Okej, co tutaj mamy? Jeszcze złoto i sztylet. No kurczę, nie przyda nam się to niestety. Bardziej by mnie jarały mikstury, szczerze mówiąc. A u tamtego gościa, który sprzedał zwoje, niespecjalnie je mogę dostać. Okej, co dalej? To jest zwykły rycerz, to jeszcze ktoś był właśnie na środku, a to też jest chyba zwykły rycerz. Dobrze pamiętam, tak, dokładnie. A tutaj były łóżka, pamiętam, o właśnie. Super. By było, gdybyśmy się tutaj dostali, dokładnie. Są tutaj rycerze, jest dobar. Czego? Cholera. Co się dzieje? Jak praca? Zajmuję się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Dobra, nowa broń. Potrzebna. Pokażemy. Ej, Parlaf, pamiętaj, żeby dobrze na... Dobra. Można mnie zrobić broń? Może nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń. Dawaniem ostrzy zajmuje się Tandor, okej. Okay. Spoko, to nas nie obchodzi, ale jest jeszcze Parlaf. Hej, co u ciebie? A jak ci się wydaje? Całe dnie spędzam przy toczydle, ostrząc broń. Wczoraj Engor znów zmniejszył nam rację żywnościową. Osełka, jeżeli się nie mylę. Jak tak dalej pójdzie, pozdychamy z głodu. Chyba, że wcześniej powybijają nas orkowie. Tak czy siak, niemiła perspektywa. Kim jest Engor? Engor zarządza zapasami i przydziela racje żywnościowe. Co tydzień mniejsze. Jasne, można się z nim potargować, ale do tego trzeba mieć gotówkę. A ciebie na to nie stać? Z tego, co tu zarabiam, starcza najwyżej na kilka rzep. Okej, okay, gdzie go znajdę? Gdzie znajdę tego Engora? Jest w komnatach rycerzy. Dostaniesz się tam przez najbliższe otwarte przejście, obok kuźni. Okej, jeszcze co słychać? Ten choler... Okej, chcę nas zagłodzić, okej, super. Co łaska zaczął occupation łóżka. Bo chciałbym sobie odpocząć trochę do rana. Klasycznie zresztą. To jest rycerz, jeden z drugim. Okej, oni są ważni. Z tego co widzę. To tak, teraz pytanie, czy ja teraz się będę próbował włamywać, czy... Nie, po prostu będę tutaj próbował wejść. Jakie jest twoje zadanie? Moje zadanie jest proste. Mam się upewnić, że orkowie trzymają się ponad 10 metrów od bramy. Jeśli będą próbowali wedrzeć się przez bramę, podniosę alarm.
I to wszystko. Okej. To tutaj mamy tego gościa i tutaj potrzebujemy klucza. Nie będę na razie spoilerował, co tam jest za tymi drzwiami, do których potrzebujemy klucza. Aczkolwiek powiem wam, że tam jest bardzo fajna sprawa, którą możemy... która będzie po prostu później użyta. Dużo później. Okej, tymczasem sobie potwieramy drzwi. Wynoś, no! Wynoś się! Wkurza mi ten gość. Wynoś się stąd! No! Wynoś się! Zgubi mi, jak słowo daje, no. Nie żartuję. Ojejku, strasznie mi się dzisiaj ten gameplay ciągnie, ale to przez to, bo jest kurczę dużo do roboty i takiego nudnego siedzenia. Po prostu w jednym miejscu. Więc co, po prostu go pobijemy. Wynoś się stąd! Załatwione, dziękuję. Mapę znalazłem, o kurde, patrzcie. Jak miło, przyjemnie. Tutaj były otwarte drzwi też jedne. Ciekawe, czy ja je otworzyłem. Okej, jakieś pierdoły żeśmy znaleźli dodatkowo do tego. A gdzie te drzwi prowadzą? Czy oni są mnie wszyscy atakować teraz? Przez to, że ja jego zaatakowałem, naprawdę? Będzie śmiesznie. Potem się okaże, że wszystkich pobije. Nie zdziwiłbym się w sumie. Znaczy tak oczywiście żartuję, bo tutaj mamy... O, klucz do drzwi. Ciekawe, czy to jest klucz do tamtych drzwi. Jeśli tak, to się okaże, że ja troszkę przesadzę z fabułą. W sensie znacznie ją przyspieszę. Ale nie chciałbym tego. Więc to pominę po prostu. Czego tam szukałeś? Okej, oni mi tylko grozili, okej. Spoko. Ale szczerze mówiąc, teraz będzie dużo latania po zamku, moi drodzy. Wiecie co? Kurczę, już mamy 31 minut. Dam jeszcze chwilkę temu. Dam temu jeszcze chwilkę. Ja tutaj pookradam po prostu ich wszystkich. Prawda? Oczywiście Engor bardzo dobrze pilnuje zapasów, jak widać. Heh. No cóż. Chciałem z nim pogadać, ale nie chciał, więc... To już nie moja wina. To tylko jego. Też jakaś lekka ryba. Dwój. Nie narzekam. Przecież wydaje... Zastanawiam się, czy tutaj zawsze były te chorągwie, znaczy te takie sztandary orków. Bo wydaje mi się, że nie zawsze były, w sensie nie zawsze, nie, w podstawowej wersji chyba tego nie było. W sensie w podstawowej wersji, nie mówię tutaj o gotiku zwykłym dwójce, tylko że bez tych wszystkich patch fixów. Okej, dobra, już wiem jak to będzie. O, fajnie, fajny zwój, ale mi się niestety przyda teraz... trochę wytrychów jeszcze, więc jeśli łaska, to właśnie chciałbym tak zrobić. Despawn się w ogóle z dupy tutaj chyba zrespił, chyba że on tam był, tylko się po prostu przestawił. Dobra, moi drodzy, ja tutaj tylko wrócę do normalnego tam łażenia. Zobaczę, o cholera, teraz kurczę sobie zapisałem na quick save'ie. Jeśli mi będą chcieli zaatakować, to będę miał trochę przewalone. Troszkę nawet bardzo, bym powiedział. Dobra. Teraz szybciutka ucieczka. Nie wiem do końca, dlaczego mnie akurat tutaj chcą atakować, jak tam byłem. Tutaj w ogóle zamurowali to całe, patrzcie. Ale jaja. Dobra, przejdźmy tylko, tak jak powiedziałem, do normalnych komnat tutaj. Gdzie jest Engor? A, tu jest Engor. Dobrze, dobrze ci poszło, panie Engorze. Nie ma czego plądrować. Chyba ci teraz będzie chciał mnie cały czas zabić. Byłoby śmiesznie. Nie mam zamiaru ja go zabijać, bo to było nieprzyjemne. Przecież to jest ten. Chcę to sprawdzić, czy to jest ten klucz, bo jeżeli tak, to troszkę przyspieszyłem fabułę. Nie, okej. Okay. To jest po prostu klucz do drzwi jakiś. Tylko zakładam, że pewnie do magazynu. No cóż, dobra, pogadajmy z nim teraz. Już wstał. Chwila. Zostaw mnie, kapitan Garont na pewno się o tym dowie. Dobrze, niech się dowie. Jezus Maria, co za dziad. Chwila. Zostaw, kapitan... Co za dziad, po prostu bez sensu. Irytujący. Tak, bo wiecie co, przedłużyłem już znacznie za dużo. Jeszcze zobaczę te drzwi tutaj. Bez właściwego klucza. Okej, ty też potrzebuję klucza. Nie przedłużając, moi drodzy, bo naprawdę to już nie ma sensu. Ja już zdecydowanie za dużo przedłużyłem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli macie co robić z pieniędzmi, to dać donate. Jeśli macie co robić z wolnym czasem, zapraszam was do naszego Discorda. A ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.